Chyba wszyscy zgodzimy się z faktem, że za każdym razem walki Brocka Lesnara na WrestleManii wywołują najwięcej emocji i tak też już w sumie jest od wielu, wielu lat. Podobnie jest i w przypadku tegorocznej WrestleManii, aczkolwiek nie do końca te emocje są pozytywne, wręcz powiedziałbym negatywne, a wszystko to w związku z tym, że podczas tegorocznej WrestleManii Lesnar zawalczy z Omosem. I właśnie w dzisiejszym odcinku skupimy się na tej walce i przedstawię wam prawdziwy powód, dlaczego niestety Brock Lesnar zawalczy z Omosem na WrestleManii 39. Oczywiście zapraszam was do subskrypcji kanału oraz do zostawienia polubienia pod tym materiałem, by zyskał on jak największy zasięg i w komentarzach oczywiście napiszcie, co wy sądzicie o tym zestawieniu i jak też myślicie, kto z tej walki wyjdzie zwycięsko oraz ile i czy w ogóle F5 poleci na Omosie. Jak się okazuje, problemy związane z Brockiem Lesnarem i z jego walką na WrestleMania 39 zaczęły się w momencie, kiedy to Stone Cold Steve Austin, z którym to pierwotnie była planowana walka właśnie Lesnara podczas tegorocznej WrestleMania, niestety odmówił tego starcia. Jak się okazało, jakiś czas temu pierwotne plany dla Brocka Lesnara odnośnie walki na WrestleMania 69 zakładało jego starcie z, uwaga, Stone Coldem Steve'em Austinem. Federacja WWE bardzo mocno liczyła na to starcie i miało ono być jednym z głównych walk tegorocznej WrestleManii, aczkolwiek Stone Cold w pewnym momencie po prostu powiedział, że nie godzi się na to starcie. Wtedy też pojawiły się pierwsze problemy i wynikło dość spore zamieszanie z potencjalnym rywalem dla Brocka Lesnara. Aczkolwiek w związku z planowaną walką Stone Colda Steve'a Austina właśnie Bobby Lashley kontra Lesnar zostali przesunięci na Elimination Chamber, aby zwolnić spot na WrestleManii i jeszcze na czas gali Elimination Chamber cały czas walka ze Stone Coldem była aktualna, tak po tej gali jakby wszystko legło w gruzach i Stone Cold powiedział, że nie da rady zawalczyć podczas największej ze scen. Ponowne więc starcie z Bobby Lashleyem na WrestleManii po prostu nie miałoby sensu, bo ileż to można oglądać tą dwójkę razem w ringu? Tym bardziej w tak krótkim odstępie czasu. Jak się okazuje, po odmówieniu przez Steve'a Austina federacja WWE miała trzy potencjalne nazwiska dla Brocka Lesnara, z którymi mógł zmierzyć się podczas tegorocznej WM-ki. I tak, na pewno wielu z was zapyta tutaj o Gunthera, który był planowaną opcją dla Brocka Lesnara, aczkolwiek właściciele federacji WWE oraz zespół kreatywny doszedł do wniosku, że nie jest to jeszcze odpowiedni czas, aby Lesnar walczył z Gunterem, ponieważ jak też się dowiadujemy, doszli oni do wniosku, że przydałby się jeszcze kolejny rok mocnego ugruntowania Guntera i jeszcze bardziej podbudowania jego postaci, aby zawalczył z Brockiem Lesnarem i prawdopodobnie taka walka też będzie planowana na następną WrestleManię. O ile plany i cała postać Guntera w tym czasie się nie zmieni. Postawiam w ogóle sobie pytanie, czy na ten moment Omos jest na tyle gotowy, by walczyć z Lesnarem? No kurczę, nie sądzę. Ostatecznie więc w momencie, gdy wyeliminowano Guntera z potencjalnych przeciwników, dla Lesnara pozostał jedynie Omos oraz Bray Wyatt. I z tej dwójki doskonale wiemy, że dla Wyatta został przydzielony Bobby Lashley, aczkolwiek w tym pojedynku są też pewne komplikacje, o których mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, więc i do niego was odsyłam. Teraz skupmy się bardziej na tym drugim zestawieniu, czyli tym, które jest już ogłoszone na WrestleManie, czyli Omos kontra Lesnar. I doskonale wszyscy zgodzimy się w tym, że ta walka wzbudza wiele, wiele, wiele emocji, ale przede wszystkim wiele negatywnych emocji, bo bardzo mało komu, i chyba też szczerze nie znam takiej osoby sam, której to zestawienie by się podobało. Mamy naprawdę wielu zawodników, z którymi Lesnar mógł zawalczyć na WrestleMania 39, z którymi mógł dać naprawdę genialną walkę, a dostajemy walkę, w której Lesnar walczy z Omosem, gdzie Omos nawet nie potrafi poprawnie za pierwszym razem wyrzucić Lesnara z ringu na gali Money at Raw. No what the hell? Mimo jednak tego, że fani nie są zadowoleni tym zestawieniem, no to jednak trzeba przyznać jedno. Na pewno całe to starcie i cała ta otoczka wokół tej dwójki wywołuje wiele emocji, co też generuje się na zasięgi i przyrosty dla federacji, z czego federacja jest zadowolona. Ostatni klip z gali Money at Raw, gdzie właśnie Omos nieudanie wyrzuca Brocka Lesnara, co też w sumie zostało pocięte, że widać jakby poprawnie go wyrzucił. Niemniej jednak właśnie ten klip wygenerował blisko 1,5 miliona viewsów, co jest porównywalne do naprawdę dobrych wyników, jeżeli chodzi o pierwsze godziny po publikacji. Dla porównania inne klipy z tej gali Money at Raw mają ponad 2 razy mniej wyświetleń. Więc jak bardzo nam to starcie by się nie podobało, i tak to starcie dostaniemy, ponieważ generuje ono naprawdę dobry przychód dla federacji. I chcąc nie chcąc, słuchajcie, no trzeba się z tym zgodzić. Są liczby, jest zasięg, dużo się o tym mówi, wywołuje to emocje i o to też w tym wszystkim chodzi. Ciekawi mnie jedynie, do czego to wszystko zmierza, bo jeszcze jakiś czas temu mówiło się o tym, że dla Lesnara może być to jedna z ostatnich WrestleManii i pytanie, czy postawiliby oni tutaj na jego zwycięstwo. Teraz natomiast mówi się o tym, że na przyszłorocznej WrestleManii Lesnar miałby zawalczyć z Gunterem i jest to bardzo prawdopodobne starcie, ale doskonale wiemy, że do tego jeszcze ponad rok, więc no, są to jedynie plotki i spekulacje. Pojawiają się też informacje mówiące o tym, że dla Omosa jest to genialne starcie, aby podbudować jego osobę i stworzyć z niego giganta, dominatora w WWE, ale ja naprawdę mam nadzieję, że Omos tego starcia nie wygra i mam nadzieję, że Lesnar wykona na nim tyle F5 i połamie nim stół i może jeszcze nawet i ring, ale niech Lesnar tą walkę wygra. Wydaje mi się, biorąc pod uwagę te wszystkie informacje, które udało mi się wyczytać w internecie, że federacja ma plan na tą walkę, ma plan zarówno na Lesnara, jak i na Omosa. Oby tylko z tego planu poszkodowany nie wyszedł Brock Lesnar.
Lesnar, no bo jednak ciężko wyobrażam sobie scenariusz, w którym to Omos na WrestleManii pokonuje Brock Lesnara, gdzie Brock Lesnar kilka lat temu przerwał potężny streak The Undertakera. Idąc tym tokiem rozumowania, to Omos też pokonał Undertakera. Ja sam, mówiąc szczerze, jestem zmieszany tym pojedynkiem, ale bardzo też czekam na rozwój sytuacji i tego wszystkiego, co federacja ma dla nas przygotowane, więc dajcie w komentarzach znać, co wy sądzicie o tym zestawieniu, za kim w tej walce jesteście i jaki prawdopodobny scenariusz wy na ten pojedynek przyjmujecie. Subskrybujcie oczywiście kanał, aby być ze wszystkimi filmami na bieżąco. Lecimy po 5000 subskrypcji i chciałbym zrobić to jeszcze przed WrestleManią 39, bo i w związku z tym wydarzeniem będą ciekawe filmy Renala, więc subskrybujcie kanał, zostawcie polubienie pod tym materiałem, by zyskał jak największy zasięg. Dzięki wam za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!